Witam w kolejnym filmie z cyklu Flutter od podstaw. Po przedstawieniu kilku prostych animacji, które można zrobić we Flutterze, dziś chcę przejść do krótkiego cyklu kilku filmów na temat baz danych. Oczywiście wyróżnić można kilka rodzajów baz danych. Mogą być to baz dane relacyjne, na przykład MySQL, nierelacyjne, na przykład Mongo Database, Oracle NoSQL Database. Mogą być to obiektowe bazy danych, strumieniowe bazy danych i pewnie kilka jeszcze innych rodzajów. Tutaj chcemy ograniczyć się tylko do dwóch rodzajów baz. Baz relacyjnych, czyli SQL, i baz nierelacyjnych, czyli non-SQL-owych. W niniejszym filmie chcę włączyć się w szeroką dyskusję, które z tych baz są lepsze. Czy używać SQL-a, znanego każdemu programiście, czy też pójść z duchem czasu i używać nierelacyjnych, non-SQL-owych baz danych. Które z nich są lepsze i z czym się je poszczególne je? Krótko postaram się w tym filmie powiedzieć, jakie są różnice między SQL-em i non-SQL-em. Zapraszam do oglądania. W relacyjnej bazie danych posługujemy się tabelami. Każda tabela ma oczywiście kolumny, które nazywamy atrybutami, a wersy, czyli rekordy tabeli, to encje, czyli przedmioty, które zostają opisane w danej tabeli. Pomiędzy tabelami zachodzą relacje, dlatego też taka baza nosi nazwę relacyjną. Pokażemy to na przykładzie. Niech to będzie przykład jakiegoś sklepu, witryny internetowej. Mamy w niej bazę, w której mamy tabelę kontrahent, która zawiera takie dane jak imię, nazwisko tej osoby. Może być druga tabela o nazwie adresy, która przekazuje takie dane jak miejscowość, kod, ulica, numer domu. Mamy wreszcie tabelę produkty, gdzie wypisane są produkty, które możemy kupić, a więc ich nazwa. I wreszcie mamy tabelę zamówienie, w której przedstawione jest kto kupił, co kupił i ile tej rzeczy kupił. Uzupełnimy sobie dane. W tabeli kontrahent mamy przykładowego Jana Kowalskiego. Wiemy, że adres jego jest pod numerem 1, czyli tabela kontrahent jest w relacji z tabelą adres, bo z tabeli adres przesyłane są dane do nazwy miejscowości. W tabeli zamówienia mamy zamówienie pierwsze, zamówił 1, czyli Jan Kowalski. Mamy więc relację między kontrahentem a zamówieniami. Zamówił produkt co? Ekogroszek, dla przykładu PGG. Zamówił ile? 2 tony. Oczywiście jest to niemożliwe, bo z PGG nie można kupić ekogroszku. Ale pokazuje to, że tabela zamówienia jest w relacji z produktami i w relacji z kontrahentem. Tak działają relacyjne bazy danych, że poszczególne tabele połączone są w relacje. W non-SQL database nie ma relacji między zbiorami danych. Jaki jest tego skutek? Jeśli chcielibyśmy usunąć jakiś zbiór danych, na przykład nasze adresy, to w non-SQL-u oczywiście dane nie są powiązane, więc można by jakiś zbiór usunąć. W bazach SQL-owych wystąpi błąd. Nie można usunąć, bo dane są powiązane z inną tabelą. To dobrze czy źle? Załóżmy, że baza przechowuje dane komentarzy do jakiejś witryny internetowej. W jednym pakiecie mamy dane osobowe, a w drugiej mamy informacje o komentarzach. Załóżmy, że usuwamy z jednej bazy jakąś osobę. W bazie SQL-owej powiązane byłoby to z usunięciem jej komentarzy. W non-SQL-u można dowolnie usuwać elementy i nie usuwa się innych elementów, bo nie są powiązane. Mogłyby więc zostać komentarze bez autora. Druga ważna cecha. Gdybyśmy chcieli wybrać dane z kilku różnych zbiorów danych, to oczywiście jest taka możliwość w SQL-u między tabelami, które są w relacji. Na przykład poleceniem join możemy wybrać sobie dane z naszych 3 tabel i wybrać sobie na przykład tym poleceniem select, kto kupił jaki produkt i kupił go mniej niż 2 tony. W bazach danych non-SQL-owych
nie ma możliwości łączenia zbiorów danych i sortowania ich według nierówności. To minus dla NoSQL-a. Kolejna różnica to struktura. Relacyjne bazy danych mają stałą, zapisaną, zaprogramowaną przez programistę strukturę w formie różnych tabel i ciężko ją potem zmieniać. W każdej tabeli poszczególne kolumny, czyli atrybuty, mają konkretny typ. Na przykład typ numeryczny, int, float, może być to typ znakowy, czyli varchar, albo tekst. Może to być typ logiczny, boolowski, może być binarny. I w momencie, kiedy programista ustawi już ten typ, to nie można go potem zmieniać w trakcie działania naszej bazy. Druga rzecz, dzięki temu, że są relacje, to nie możemy usunąć z takiej bazy danej cechy, danej kolumny. Bo wtedy baza danych powie, że ta kolumna powiązana jest z jakąś inną bazą, z inną tabelą. A więc struktura relacyjnych baz danych jest sztywna, z góry przewidziana i zaprogramowana. Bazy NoSQL zapisywane są w różny sposób. Na przykład przy pomocy dokumentów JSON-a lub XML-a. Mamy taki przykład dokumentu JSON. Te pliki JSON mogą być układane w kolekcje, ale każdy plik w tej kolekcji, każdy JSON może mieć inną strukturę. Nie muszą to być stała, zwarta struktura, taka sama za każdym razem w każdym rekordzie tabeli, jak w przypadku SQL-a. A więc struktura jest dynamiczna, można ją dowolnie zupełnie zmieniać. Inny plik tej samej kolekcji może mieć zupełnie inne pola, zupełnie inne wartości i to w tej bazie nie będzie w ogóle przeszkadzało. Bazy NoSQL występują także w formie grafów. Dane są przechowywane w postaci grafów. Poszczególne elementy nazywane są węzłami albo nodami, a poszczególne krawędzie edge'ami. W nodach przechowujemy podmioty, a krawędzie opisują operacje wykonywane przez nich albo na nich. Poniższy wynik przedstawia zapytanie do bazy firmowej. Widzimy trójkę aktorów i firmy, w jakich grali. To oczywiście przykład bazy NoSQL Neo4j. Trzecim przykładem baz danych NoSQL-owych są dane zapisywane przy pomocy par klucz-wartość, Key Value Database. Bazują one na prostym mechanizmie przechowywania klucza i wartości dla tego klucza. Wartości oczywiście mogą być proste, tak jak liczby, czy słowa, czy litery, ale mogą być też bardziej skomplikowane, jak jakieś złożone obiekty. Nic nie stoi na przeszkodzie, by obiekty miały te same atrybuty dla każdego klucza. Czyli byłoby tak, jak w bazach SQL-owych. Ale częściej stosuje się podejście dynamiczne. Tworzy się różne atrybuty dla różnych kluczy tej samej bazy. Przykład mamy tutaj. Mamy jakiś klucz na żółto, mamy jakiś klucz sortowania, a potem mamy dowolny schemat i różne atrybuty. Raz są to trzy atrybuty, innym razem są dwa atrybuty, innym razem trzy, jeszcze zupełnie inne atrybuty. To powoduje, że w bazach NoSQL-owych występuje prawie zupełna dowolność w budowaniu schematu tych elementów bazy, czy atrybutów zapisywanych. Nie ma tak w SQL-u, jest bardziej statyczny. Co zaprogramuje się na początku, to już istnieje praktycznie do końca działania bazy. Tutaj możemy w sposób zupełnie dowolny zmieniać atrybuty. Stąd cieszą się te bazy NoSQL-owe takim powodzeniem, że nie powodują konieczności z góry przewidzenia i zaprogramowania wszystkich elementów bazy, a można to potem korygować w celach, chcieli rozwijać. Kolejną kwestią jest skalowalność baz danych. Bazy SQL-owe skalowane są wertykalnie. To znaczy, jeśli brakuje nam miejsca na dysku, brakuje zasobów, to dokładamy do danego serwera więcej pamięci, więcej dysku i tak dalej. Natomiast skalowanie baz NoSQL-owych jest horyzontalne, czyli dokładamy więcej serwerów. Dołączamy kolejny serwer, dołączamy jeszcze jedno urządzenie i jeszcze inne urządzenie. A więc de facto
skalowalność baz SQL non-SQL-owych jest łatwiejsza, jest większa. Zachodzi więc pytanie, które z tych baz wybierać, SQL-a czy non-SQL-a. Jeśli zależy nam na lepszej spójności, na integralności i na dokładności, to wybieramy bazy SQL-owe. Tak na przykład działają serwisy bankowe, szczególnie bankowości elektronicznej, płatniczej. Te muszą mieć pewną dokładność. Ważną cechą jest tutaj transakcyjność. Najprostszy przykład, mamy dostarczyć 1000 elementów do bazy. Wrzucamy zapytanie i nagle w połowie urywa się łącze. W przypadku transakcyjnych systemów całość zapytań robionych w tej transakcji zostanie odrzucona. W przypadku nietransakcyjnych tyle, ile zapiszę, tyle zostanie zachowane. Ale nie do końca będziemy wiedzieli, ile rekordów zostało zapisanych poprawnie. Tak nie może działać na przykład bankowość elektroniczna. Systemy nierelacyjne, czyli non-SQL-owe, póki co nie wspierają transakcyjności. To jeden z nielicznych błędów non-SQL-a. Co ostatecznie wybrać? Tam, gdzie potrzebna jest nam pewna dokładność, albo mamy bardzo proste bazy o dobrej, jasnej, przejrzystej strukturze, wybierajmy SQL-a. Tam, gdzie wiemy, że będzie to big data, gdzie będzie dużo danych i duża potrzeba ich przetwarzania, o różnorodnej strukturze, wybierajmy non-SQL. No dobrze, wystarczy teorii. W następnych odcinkach spróbuję powiedzieć, w jaki sposób używać bazy SQL-owej przy pomocy Flutter SQLite, a potem spróbujemy pokazać, w jaki sposób połączyć Fluttera z Firebase'em. Zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Wtedy zawsze jest motywacja, żeby tworzyć kolejne odcinki. Przypomnę, że tworzę filmy o Flutterze, ale także o inteligentnym domu. Zachęcam również do pisania komentarzy. Jeśli coś jest niejasnego, postaram się oczywiście w miarę mojej wiedzy wyjaśniać. Pozdrawiam i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym filmie.